Celem naszej kolejnej wyprawy jest Tarnów Opolski. Miasteczko to leży na piaszczystej równinie w południowo-zachodniej części Polski, na prawym brzegu rzeki Odry. Oddalone jest niespełna 20 km od stolicy regionu, jakim jest Opole. Historia tego miasteczka sięga już XII wieku. Piękny kościół leżący w samym centrum Tarnowa jest pamiątką z XV wieku. Dopiero w XIX wieku, kiedy to zaczęto wypalać i sprzedawać wapno, miasteczko to zaczęło się dynamicznie rozwijać i mocno zaludniać. Przy ulicy Dworcowej 4 znajduje się sklep z armaturą grzewczą i sanitarną. Świadczy się tutaj również kompleksowe usługi instalacyjno-sanitarne. W sklepie tym znajdujemy wszystko, co jest potrzebne do wykończenia domu. Począwszy od małej śrubki poprzez artykuły sanitarne, a na wielkich piecach skończywszy. Właścicielem tego pawilonu jest Ewald Dzięba. Wspólnie z żoną Dorotą starają się bezustannie, aby każdy klient został należycie obsłużony i zaopatrzony we wszystko, co sobie tylko zażyczy. Wielką pasję naszego rozmówcy zdradzają liczne puchary, które zostały wyeksponowane w każdym zakątku jego sklepu. Ewald Dzięba od lat jest czołowym hodowcą gołębi pocztowych i rokrocznie zdobywa wiele pucharów. Są one dowodem na to, że hodowla ta stoi na bardzo wysokim poziomie. Aby przybliżyć Państwu postać tego hodowcy, udaliśmy się na ulicę Poprzeczną w Tarnowie Opolskim. Tu pod numerem 2 w bardzo zadbanym domku mieszka Ewald Dzięba z rodziną. Znaczny nacisk położono na to, aby otoczenie wokół domu dostarczało wiele radości. Duża ilość zieleni i wiele ozdób ogrodowych sprawia, że żyje się tutaj komfortowo. Przybyliśmy w środku sezonu lotowego w dniu wkładania gołębi do lotu. Będziemy towarzyszyć naszemu mistrzowi we wszystkich pracach związanych z koszowaniem gołębi oraz pokażemy Państwu lot. W tej chwili nasz rozmówca oddaje się bardzo odpowiedzialnej pracy, jaką jest typowanie gołębi na lot. Jest to trudny sprawdzian intuicji dla każdego hodowcy. Od trafności typowania zależą bowiem w znacznej mierze osiągnięte rezultaty. Nie wystarczy, że gołąb wróci z lotu z niezłym wynikiem. Aby mógł dostarczyć hodowcy cennych punktów, musi być przez niego umieszczony na spisie gołębi mistrzowskich. Dorady pielęgniarza często są trafne i Ewald Dzięba w wielu wypadkach opiera się na jego spostrzeżeniach. Przyszedł czas na nakarmienie gołębi. W sobotę bezpośrednio przed lotem gołębie dostają karmę Super Wdowce. Zresztą już od środy dostają taką karmę, tylko w sobotę dokłada się im jeszcze drobnych nasion oleistych do karmy. Z reguły przypada po jednej łyżeczce stołowej na gołębia. Dawka karmy jest tak wyliczona, że ptaki chętnie zjadają ją w całości. Samiczki i samczyki karmione są w taki sam sposób. W czasie, gdy Ewald karmi samczyki, pielęgniarz Bolek zajmuje się samiczkami. Prace w tej hodowli są tak podzielone, by wszystko przebiegało sprawnie, bez marnowania cennego czasu. Gdy gołębie są już zaopatrzone w pokarm, hodowcy mają trochę wolnego czasu, by jeszcze raz przejrzeć listy konkursowe i dokonać ewentualnych korekt w typowaniu. W dniu koszowania nie pokazuje się samiczek samcom. Gołębie tak są przygotowane do lotu innymi metodami, że nie ma potrzeby motywować ich jeszcze poprzez pokazywanie partnerek przed lotem. Zanim zacznie się koszowanie, przychodzi czas na podłączenie systemu konstatującego. W
tej hodowli używa się systemu konstatującego firmy Benzing. Ta znana niemiecka firma słynie od lat z wielkiej solidności. Przez te lata hodowcy gołębi docenili jej starania i chętnie wybierają produkty tej firmy. Cały system musi być dokładnie sprawdzony i wszystkie dane muszą być wprowadzone. Wszystko to trzeba zrobić z wielką starannością, nie może być tu mowy o żadnej pomyłce. Przyszedł czas na zajęcie się gołębiami. Znajdujemy się teraz w gołębniku samczyków, które niedługo pójdą na lot. Przed lotem samcom otwiera się przedziały i odwraca miski. One doskonale już wiedzą, co się święci. Ptaki są bardzo spokojne, nie wyrywają się nerwowo hodowcy i nie uciekają z otwartych przedziałów. Pan Ewald ma z nimi bardzo dobry kontakt. Przywiązanie gołębia do hodowcy to jeden z elementów motywacji. W drugim gołębniku samców pielęgniarz wykonuje podobne czynności. Otwiera przedziały i odwraca miski lęgowe. On też jest bardzo dobrze znany gołębiom i ptaki czują się przy nim bezpiecznie. Samczyki przebywają w gołębniku około 30-40 minut. W tym czasie odprężają się przed lotem i cieszą się z każdej minuty. Wiedzą dobrze, że za chwilę będą musiały opuścić swój ulubiony gołębnik. W międzyczasie hodowca bacznie obserwuje swoich podopiecznych i patrzy, czy z ich formą jest wszystko w porządku. Ptaki muszą być w szczytowej formie, aby mogły sprostać trudom lotu. Czasem zdarza się, że jakiś gołąb nie wygląda najlepiej i wtedy taki osobnik zostaje odsunięty od lotów. Czas szybko minął i już przed hodowcami kolejne zadanie. Wszystkie gołębie muszą zostać zakoszowane. W tej hodowli lata się metodą klasycznego wdowieństwa i metodą totalnego wdowieństwa. Obie te metody uzupełniają się i wyniki, jakie tym sposobem można osiągnąć, są rewelacyjne. Pierwsze zostają łapane samiczki. W większości przypadków samiczki koszowane są prosto z gołębnika. Nie pokazuje się im samców. Każdy ptak zostaje jeszcze raz wzięty do ręki i oceniony, czy zdolny jest pokonać trasę lotu. Niektóre bardziej doświadczone samiczki wpuszcza się na chwilę do gołębników samców i dopiero potem zabiera się je do kosza.
Wszystkie samiczki z górnego gołębnika przeznaczone w tym tygodniu do lotu zostały już umieszczone w koszach. Przyszedł czas na stare, doświadczone samiczki, które były włożone do przedziałów samców. Gołębie w tej hodowli łączone są w pary około 15 marca. Chowają po dwa młode i gdy te młodziki mają już 2 tygodnie, samice są wycofywane i przez cały dzień młode są przy samcach. Samiczki mają okazję zajmować się potomstwem tylko przez noc. Taki system znakomicie sprawdza się w tej hodowli. Gdy zaczyna się lotowanie, to przez pierwsze 3 loty samce wracają do młodych. Jest to typowy przykład mokrego wdowieństwa. Dobrze jest zacząć loty systemem mokrego wdowieństwa. Nie ma potem problemów z załamywaniem się formy pod koniec sezonu lotowego. Wreszcie wszystkie ptaki umieszczone są w koszach. Wystarczy teraz kosze znieść do samochodu i już możemy jechać do punktu wkładania gołębi. Ewald Dzięba należy do sekcji Tarnów Opolski. Jest to bardzo prężnie działająca komórka organizacyjna naszego związku. Budynek został niedawno wyremontowany i wszyscy hodowcy mają miejsce, by oddać swoje ptaki do lotu. Niemały udział we wszystkich pracach budowlanych miał nasz rozmówca. Jest on wspaniałym organizatorem i człowiekiem, który zna się na rzeczy. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc na rzecz związku, zawsze można spotkać Ewalda. W międzyczasie, jak my byliśmy w klubie z gołębiami, pan Bolek nie próżnuje i sprząta gruntownie gołębnik. Co tydzień zresztą jest tak samo. Teraz zostały wypuszczone roczne samce do swobodnego oblotu. Pozostałe samce są cały czas zamknięte w gołębniku. Higiena to bardzo ważny element dobrej hodowli. Gdy zlekceważymy ją i lenistwo weźmie górę nad zdrowym rozsądkiem, to w krótkim czasie pojawiają się problemy zdrowotne w stadzie. Jest to bardzo ważne w gołębniku młodych ptaków. Sami wiemy, ile to chorób czyha na nasze ptaki. W tej hodowli nie ma problemu z chorobą adeno i z innymi poważnymi chorobami. Problem został zwalczony w zarodku za sprawą olbrzymiej dbałości o czystość gołębnika i dzięki surowej selekcji stada. Jesteśmy teraz w gołębniku samczyków, które poszły na lot. Tu też za chwilę będzie czyściutko. Zwróćmy uwagę na jeden ciekawy szczegół. Wszystko czyści się tutaj miotełką, a szpachelki używa się bardzo rzadko. Jakość kału, a co za tym idzie zdrowie gołębi, jest wyśmienite. Gdy już z grubsza gołębnik jest wysprzątany, przychodzi czas na gruntowne odkurzanie.
Specjalnie do tego celu przystosowany odkurzacz wspaniale radzi sobie z gołębimi odchodami. Ważną rzeczą jest, aby pozbyć się z gołębnika wszechobecnego kurzu, który jest bardzo szkodliwy dla gołębi i dla hodowcy. Już nie jeden dobry hodowca musiał zrezygnować z tego sportu. Alergia, jaką wywołuje ten kurz, czasami bywa nie do uleczenia. Dolne gołębniki są już posprzątane. Czas udać się na górę. W czasie, gdy pielęgniarz będzie czyścił górne gołębniki, Ewald Dzięba zajęty jest sprawami papierkowymi. Jakakolwiek pomyłka w papierach może kosztować utratę konkursu przez najlepszego nawet gołębia. Samiczki z górnego gołębnika, które nie zostały zakoszowane do lotu, zostają złapane i przeniesione do kabinki. W tejże kabince przebywają przez całą noc. Nie dostają w tym czasie żadnego jedzenia ani picia. Dopiero w niedzielę przed lotem zostają włożone do przedziałów samców. Po przylocie partnerów zostają razem przez około 3 godziny. Gdyby jednak lot okazał się bardzo trudny, czas ten się znacznie wydłuża. Ewald Dzięba nie tylko jest dobrym graczem w lotach konkursowych. Może poszczycić się również wspaniałymi efektami w pracy hodowlanej. Posiada w swoim gołębniku rozpłodowym kilka wspaniałych ras gołębi. Musimy tu wspomnieć o gołębiach Fulgoni, Engels, Schellens, Jansen i Herbots. Wszystkie te ptaki hoduje w pokrewieństwie i nie robi z nimi żadnych krzyżówek. Łącząc gołębie w pary, kieruje się głównie budową i dobrym okiem gołębi. W tej wojlerze przebywają gołębie przez cały rok. Oczywiście na jesień są rozłączane i przebywają w osobnych pomieszczeniach. Pragniemy zaprezentować teraz na ekranie kilka gołębi rozpłodowych z tej hodowli. Na ekranie widzimy teraz ptaka o numerze 979. Pochodzi on z oryginalnych gołębi od braci Jansen z Arendong. Kolejny ptak jest z roku 2003. Jego numer to 552. Wywodzi się on ze sławnego pływego 252 z 1993 roku. Teraz widzimy na ekranie ptaka z 2005 roku. Jest to świetny gołąb z hodowli Gintera Prange. Kolejny ptak to wspaniały rozpłodowiec. Ma już 7 lat i wydał mnóstwo dobrego potomstwa. Wywodzi się z gołębi Flora Engelsa. Ten gołąb ma już 8 lat, wspaniale sprawdził się w rozpłodzie. Mamy nadzieję, że jeszcze przez kilka lat będziemy mieli z niego pożytek. Gołąb o numerze 424 pochodzi również z 2000 roku. Jest on jeszcze gołębiem ze sławnej linii Fulgoni. Gołębie Heitza Fulgoniego zyskały rozgłos na całym świecie za sprawą wybitnych osiągnięć w lotach. Kolejny prezentowany ptak również jest gołębiem z tej linii. Teraz widzimy na ekranie gołębia z linii Van Loon. Ptak ten jest świetnym gołębiem rozpłodowym. Przez 8 lat swego życia wydał na świat mnóstwo wspaniałych dzieci. Ostatni ptak, jakiego prezentujemy, ma również 8 lat. Wywodzi się on jednak z gołębia od Flora Engelsa. Ptak ten wspaniale przekazuje swoje geny potomstwu i jest jednym z najlepszych ptaków rozpłodowych na tym gołębniku. Zaprezentowane ptaki przyczyniły się w dużej mierze do osiągnięć lotowych tej hodowli. Prezentujemy teraz na ekranie trofea naszego rozmówcy oraz przedstawiamy listę jego osiągnięć lotowych.
Zaprezentowane wyniki potwierdzają wysoką klasę tego gołębnika. Niedziela rano jest dniem bardzo pracowitym. Trzeba zaopatrzyć w pokarm i wodę gołębie, które zostały w domu i nie poszły na lot. W tej chwili znajdujemy się w gołębniku lotowym i należy nakarmić samiczki, które czekają na swoich partnerów. Ich rola w hodowli jest bardzo ograniczona. Mają za zadanie motywować samca do szybszego powrotu z lotu. Samiczki lotniczki, które akurat dzisiaj nie poszły na lot, wypuszczane są z kabinki. Mają okazję teraz nalatać się do woli. Taki pseudolot jest bardzo potrzebny. Gołąb nie wybija się z rytmu lotowego i nie traci formy. Spędzając całą noc w kabince przy domu, jest przekonany, że został zakoszowany do normalnego lotu. Takie postępowanie sprawia, że ptaki mogą zrobić sobie tydzień przerwy w normalnych lotach bez uszczerbku na ich psychice i formie. Pielęgniarz hodowli udaje się teraz do górnego gołębnika, gdzie też czekają głodne gołębie. W tej hodowli zastosowano następujący system karmienia. W poniedziałek gołębie dostają super dietę z 30% dodatkiem jęczmienia. We wtorek jest różnie w zależności od lotu. Przeważnie podaje się 50% diety i 50% karmy lotowej. Taką samą karmę lotową podaje się rano i wieczorem. W środę i czwartek podaje się karmę super wdowce. W piątek to już karma dietetyczna z 30% dodatkiem kukurydzy, owsa łuszczonego i konopi. W sobotę dochodzi do tego jeszcze niewielka ilość drobnych nasion oleistych. W niedzielę gołębie dostają super dietę. Samiczki, które już sobie pojadły, zaganiane są do swoich przedziałów. Teraz zostaje wykonany oblot samiczek, które w ogóle nie są wystawione do lotów konkursowych. Są to wdowy odlatających samczyków. Obloty to ważny element systemu lotowania. Jeśli chodzi o samczyki, to w poniedziałek mają wolny oblot bez ograniczeń rano i wieczorem. Z reguły jest to około 40 minut. Gołębie latają ile chcą. We wtorek, środę i czwartek trening jest już wymuszony i muszą ostro trenować. W tych dniach młode ptaki są zamknięte. Gołębie trenują do czasu, aż zostaną im odsłonięte żaluzje. Gdy już się im te żaluzje odsłoni, to wtedy mogą wejść do gołębnika. Dajemy im jeszcze 15 minut czasu na wolne wyloty. Potem żaluzje są zasuwane i samce odpoczywają w spokoju. W piątek znowu gołębie trenują do woli tyle, ile potrzebują. W sobotę nie robi się u nas żadnych oblotów. Gołębnik Ewalda Dzięby jest bardzo funkcjonalny. System, w jakim został zaprojektowany, pozwala mu grać gołębiami na kilka sposobów. Wszystkie elementy gołębnika zostały wykonane z wielką starannością i zadbano tu o każdy szczegół. Właśnie w tej chwili znajdujemy się w gołębniku młodych ptaków. Na frontowej ścianie tego pomieszczenia znajduje się siatka. Po przeciwległej stronie znajdują się siodełka dla gołębi. Ptaki mają tu dużo powietrza, ale nie ma w tym gołębniku przeciągu.
Na podłodze są metalowe ruszta, które w znaczny sposób przyspieszają sprzątanie. Między rusztami a podłogą jest wolna przestrzeń o wysokości 15 cm. Spełnia ona podwójne zadanie. Izoluje wspaniale gołębnik od podłoża i jest miejscem, gdzie zbierają się nieczystości. Wszystkie elementy tego gołębnika wykonane są z drzewa. Jest to bardzo korzystne dla gołębi. Dach wykonany jest z dachówki cementowej. W dachu znajduje się otwór dachowy. Zwiększa on ilość światła w gołębniku oraz jest istotnym elementem prawidłowej cyrkulacji powietrza. Z zewnątrz gołębnik pokryty jest sidingiem. Pomiędzy ściankami gołębnika znajduje się styropian, który zapobiega skokom temperatury. Gołębnik młodych jest suchy, jasny i dobrze wentylowany. Nie ma w nim wilgoci, która niekorzystnie wpływa na zdrowie ptaków. Kolejny gołębnik przeznaczony jest dla samiczek, partnerek latających wdowców. Na podłodze znajduje się siatka. Na ścianach gołębnika widzimy pojedyncze siodełka. Jest to bardzo ważne. Takie siodełka zmuszają samiczki, które przebywają tu przez cały tydzień, do siedzenia w pojedynkę. Nie mają możliwości na wspólne parowanie się między sobą. Na lewej ścianie widzimy niewielkie drzwiczki wykorzystywane przy metodzie obiegowej. Kolejny gołębnik to pomieszczenie dla wdowców. Znajdują się na nim dwa potężne wyloty. W ścianie zamontowana jest klatka wentylacyjna, przez którą wchodzi powietrze do gołębnika. W środku są również ruszta. Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Odchody wpadają do środka i ptaki nie mają z nimi żadnego kontaktu. Teraz dokładnie widać, jak zbudowana jest podłoga. W gołębniku znajdują się przesuwne drzwi i w dowolny sposób możemy zmieniać konfigurację tego pomieszczenia. Cele gniazdowe są funkcjonalne i spełniają swe zadanie w sposób prawidłowy. Wysuwane płyty są bardzo przydatne podczas sprzątania. Wentylacja tego gołębnika sprawia, że ptaki są zdrowe i nie musimy im podawać praktycznie żadnych medykamentów. Jesteśmy teraz w drugim przedziale dla wdowców. Zbudowany jest on identycznie jak poprzedni. W każdej pojedynczej celi znajdują się metalowe ruszta. Odchody spadają na wysuwaną płytę, płytę się wyciąga i odchody wędrują pod ruszta zamontowane w podłodze. System sprzątania jest bardzo dobrze przemyślany. Niedługo powrócą gołębie z lotu i samiczki czekają już na nich w swoich celach. Nieczęsto zdarza się im przebywać w tym gołębniku. Mają okazję tu być tylko w dniu przylotu partnerów z lotu oraz dwa razy w tygodniu. Samiczki są tylko przepuszczane przez ten gołębnik lotowy. Wszystko jest już przygotowane na powrót gołębi. Przechodzimy teraz do kolejnego gołębnika wdowców. Każdy ptak ma swoją indywidualną celę, o którą zaciekle walczy z każdym intruzem. Kolejny gołębnik to pomieszczenie dla samiczek.
Tak jak we wszystkich dotychczas oglądanych gołębnikach, tu też znajdują się metalowe ruszta na podłodze i całość wykonana jest z drzewa. W oknie zamontowana jest żaluzja, która jest zasuwana podczas oblotu samców. Po oblocie samiczek również zasuwa się tę żaluzję i gołębie mogą w półmroku spokojnie wypoczywać. Jest to bardzo przydatna rzecz. W tej hodowli lotuje się metodą totalnego wdowieństwa i metodą klasyczną. Gołębie wychowują na początku sezonu po dwa młode. Przez pierwsze trzy loty gołębie wracają do młodych. Samce łapie się i robi się im lot treningowy. W tym samym czasie samiczki przekłada się do gołębnika samczyków i gdy samczyki wracają z treningu, zastają w gołębniku samiczki. Tak postępuje się przez trzy tygodnie. Potem wszystko przebiega już standardowo. Nie ma już bowiem żadnych lotów ćwiczebnych. Tylko raz, a czasami dwa razy w tygodniu samiczki przepuszczane są przez gołębnik lotowy samców. Po lotach gołębie wychowują po jednym lub dwa młode w zależności od zapotrzebowania. Bezpośrednio przed samym lotem zostaje wymieniona woda w pojnikach. Najpierw należy dokładnie umyć wiaderko, do którego za chwilę zostanie nalana herbatka dla gołębi. Po locie gołębie dostają herbatkę z dodatkiem witamin. W tygodniu jest inaczej. Ptaki zaopatrywane są według programu lotowego. Wszystkie dawki jakichkolwiek odżywek i witamin ustalane są indywidualnie. Barometrem postępowania są wyniki ptaków uzyskiwane na treningach. Dwa razy w tygodniu podaje się im Yaris Mix we wtorek i w czwartek. Do tego dokłada się im jeszcze oregano firmy Blanksa. Nic specjalnego poza tym nie podaje się ptakom. Najważniejsze jest, aby ptaki miały zawsze czystą wodę. Po lotach sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ptaki dostają dobrą karmę pierzeniową, dwa razy w tygodniu podaje się im witaminę MB, multivitaminę i Gerwit W do karmy. W sezonie zimowym po przepierzeniu dostają karmę składającą się z 75% jęczmienia i 25% pszenicy. Ptaki karmione są zawsze dwa razy dziennie. Rano dostają 1/3 dawki, a wieczorem 2/3. Zima to czas na przeprowadzenie kuracji. W styczniu gołębie są odrobaczane, podaje się im lekarstwo na żółty guzek, salomonozę i wykonuje się szczepienia profilaktyczne. Z gołębiami praca jest przez cały rok. Nie można po sezonie lotowym zapomnieć o gołębiach, jak to się zdarza niektórym hodowcom. Dopiero po lotach zaczyna się ciężka praca ze stadem. Gołębie młode również zostały zaopatrzone w pokarm. W ich karmie znajduje się 30% jęczmienia. Reszta to mieszanina kukurydzy, pszenicy i innych nasion. Młodym gołębiom poświęca się tutaj mnóstwo czasu. Jest to przecież przyszła kadra lotowa. Dostają one także witaminy, Gerwit W do karmy i inne preparaty wzmacniające. Z chorobą młodych ptaków, jaką jest adeno, nie ma tu problemów. Jest to zasługą dobrego gołębnika i ostrej selekcji. Każdy ptak, który zdradza oznaki choroby, jest natychmiast usuwany z hodowli. Mamy dzisiaj bardzo słoneczną pogodę. Wszystko wskazuje na to, że lot będzie udany. Gołębie zostały dzisiaj wypuszczone z miejscowości Lerte w Niemczech. Odległość wynosi 591 km. Do lotu zostało wystawionych 63 gołębie. Z rozmów z konwojentami wynika, że ptaki zostały wypuszczone o godzinie 5:30. W
Warunki zdają się być idealne. Nie jest to jednak gwarancją sukcesu. Każdy lot jest wielką niewiadomą. Nigdy nie ma pewności w sporcie gołębiarskim. Pierwszy ptak pokazał się na horyzoncie. Ochoczo wskoczył do środka gołębnika. Po jego wyglądzie możemy stwierdzić, że lot nie jest bardzo ciężki. Kolejne ptaki meldują się w gołębniku. Ewald Dzięba jest czołowym hodowcą i wspaniale potrafi przygotować ptaki do lotu. Swoją karierę hodowlaną rozpoczął w roku 1976. Na początku, tak jak wszyscy hodowcy, pracował z ptakami różnego pochodzenia. Dopiero ostatnie 10 lat to czas wielkich zakupów dobrych gołębi na zachodzie. Wraz z zakupem dobrych gołębi, Ewald Dzięba zaczął studiować zachodnie publikacje i poznawać różne metody lotowania i sposoby prowadzenia gołębi. Zdobyta wiedza i dobre gołębie przyczyniły się do odnoszenia spektakularnych wyników w lotach. W ostatnich latach jest on jednym z najlepszych hodowców ziemi opolskiej. Zresztą sami mamy teraz okazję zobaczyć przebieg lotu konkursowego. Gołębie powracają jeden za drugim. Nie od razu dopuszcza się do kontaktu cielesnego partnerów. Zaraz po przylocie ptaki powinny się trochę uspokoić i zrelaksować. Gdy już sobie pojedzą i napiją się, zostają otworzone cele i zaczyna się taniec godowy. W chwili, gdy montujemy ten film, wszystko jest już jasne. Gołębie Ewalda Dzięby zajęły następujące pozycje z tego lotu. 3., 4., 6., 14., 22., 27., 32., 73., 81., 82., 84., 82., 84., 95., 96., 97., 99. i tak dalej, i tak dalej.
sumie 37 gołębi zaliczyło konkurs, a pierwsza dziesiątka mistrzowska była bardzo wysoko w oddziale. Kończąc nasz reportaż, życzymy naszemu rozmówcy jeszcze wielu sukcesów w lotach konkursowych i dalszej owocnej pracy hodowlanej.